Stajemy do apelu w Gliwicach-Bojkowie w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wzywam chorążego Edwarda Szewczuka oraz kaprala Michała Plewaka, Westerplatczyków z Bojkowa. Stańcie do apelu! Bohaterów! Dzień dobry, Błażej Kozok, przedstawiciel Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Stowarzyszenie jest współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia w Bojkowie. Proszę przybliżyć naszym widzom, jakie cele, gdzie funkcjonuje stowarzyszenie i jakie macie zamierzenia w związku z zachowaniem pamięci o żołnierzach Westerplatte? Stowarzyszenie zasadniczo funkcjonuje na Pomorzu. Tam zostało założone. Jego założyciel, pan Mariusz Wójtowicz-Podchorski, w tej chwili pełni funkcję kierownika Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Natomiast samo stowarzyszenie generalnie jest grupą ludzi, pasjonatów, patriotów, ludzi, którzy fascynuje historia przede wszystkim Westerplatte. I jako członkowie jesteśmy w zasadzie rozsiani po całej Polsce, ponieważ ja na przykład jestem tu w Gliwicach, są koledzy z Oświęcimia, z Warszawy, z Pomorza. Natomiast podstawowym celem, w jakim stowarzyszenie powstało już w 2002 roku, jest propagowanie historii Westerplatte, przypominanie o niej, ale głównym zamierzeniem jest to, aby sam teren Westerplatte został kiedyś w miarę możliwości przywrócony do postaci, którą miał, można powiedzieć, zaraz przynajmniej po bitwie, ponieważ to, co dzisiaj można zobaczyć na Westerplatte, stan, w którym to miejsce się znajduje, jest wbrew pozorom dziełem powojennym, a nie skutkiem samych walk z września 1939 roku. Co to znaczy, że skutkiem działań powojennych? Proszę wyjaśnić, na czym polega właśnie takie działanie destrukcyjne powojenne? Najlepszym przykładem, aby to zilustrować, jest budynek tak zwanych Nowych Koszar. Miejsce, które dzisiaj jest bardzo często oblegane przez turystów. Ponieważ po wojnie, zaraz po zakończeniu działań wojennych, polscy i radzieccy saperzy urządzili sobie w tym budynku, który obronę Westerplatte, można powiedzieć, przetrwał w całości, a tam zostało zrobione miejsce do detonowania niewybuchów, niewypałów przez polskich i radzieckich saperów. Natomiast w latach 60. miała miejsce jeszcze dodatkowa przebudowa terenu Westerplatte wedle projektu profesorów z Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, która wbrew pozorom spowodowała dalsze zniszczenia, ponieważ wtedy rozebrano na przykład całą część skrzydła koszar, dużą część Westerplatte wybetonowano i teren, który tam obecnie się znajduje, po prostu już w niewielkiej części przypomina to, co było tam we wrześniu 1939 roku, czy też po wojnie. Jeszcze w latach 2000, po 2007 roku, można
można powiedzieć, dokonywano tam swego rodzaju zniszczeń zachowanych artefaktów, na przykład zachowanej niemalże w nienaruszonym stanie przedpole placówki Fort, miejsce, w którym rozgrywały się ważne wydarzenia. Jeszcze po 2009 roku było zmieniane, tam wybudowano takie betonowe gabloty prezentujące historię Westerplatte, chociaż bardziej jako kurortu wypoczynkowego z czasów niemieckich, aniżeli miejsca obrony przez polskich żołnierzy. Także to była też swego rodzaju historyczna strata, ponieważ właśnie zachowane w oryginalnym stanie miejsce po prostu zmieniono. Tak, także jeszcze niestety takie rzeczy się dzieją. Stowarzyszenie z całą pewnością gromadzi pamiątki z tamtego właśnie okresu. A czy pamiątkami można nazwać również fotografie, które stowarzyszenie, które państwo po prostu musicie kupić na swoje potrzeby, na swoje propagowanie historii Westerplatte i edukowania, na cele edukacyjne młodzieży, aby wszyscy zapamiętali, że Westerplatte to początek wojny, początek gehenny narodu polskiego w latach II wojny światowej. Zgadza się. Fotografie, z których kilka, dosłownie 8 sztuk, przekazaliśmy tutaj do tego reportażu, są niektóre z nich były przez nas zdobywane po prostu z naszych prywatnych środków. Nieraz bywało, że śledziliśmy aukcje i to zagraniczne, bo w Polsce wbrew pozorom ciężko o takie pamiątki, ale często na niemieckim eBayu pojawiają się fotografie. Bardzo ciekawe z tego miejsca, ponieważ dokumentacja fotograficzna była głównie robiona przez Niemców i to po wydarzeniach z września 1939 roku. No i zgadza się, na miarę naszych możliwości finansowych staramy się zdobywać i wygrzebywać gdzieś tam z zakamarków przeszłości, ratować przed zniszczeniem wszelkiego rodzaju pamiątki związane z Westerplatte. Czy są to zdjęcia, czy relacje, wręcz posiadamy w swoich zbiorach spisane relacje żołnierzy Westerplatczyków. W zasadzie jako stowarzyszenie posiadamy bardzo dużo rzeczy, które chcielibyśmy kiedyś może w Muzeum Westerplatte, jeżeli powstanie takie, fizycznie umieścić, aby każdy mógł to zobaczyć. Posiadamy w swoich zbiorach rzeczy, których nie ma nikt inny. Mamy chociażby armatę 76,2 mm, wzór 0226, tak zwaną prawosławną, identyczną z tą, która była na polskiej służbie w Westerplatte, dwa działka Boforsa, samochód Fiat 508 Junak, identyczny, z którym jeździł major Henryk Sucharski na swoje wypady na miasto wywiadowcze. No, samochodzik czeka na renowację, no, środki finansowe jeszcze na to nie pozwalają. I bardzo, bardzo dużo przedmiotów drobniejszego kalibru, które zdarzało się, że nierzadko własnymi palcami wygrzebywaliśmy gdzieś z ziemi, chociażby kawałek szkła zbrojonego z nadpaleniami, który pochodzi z okienka strzelnicy w Nowych Koszarach. Posiadamy w zbiorach oryginalny, niemalże kompletny zestaw porcelany stołowej z kasyna oficerskiego na Westerplatte, które nosi na sobie ślady nadtopień szkliwa pozostałe po bombardowaniu 2 września. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, które są pomiędzy ludźmi, pomiędzy członkami stowarzyszenia, ale jeszcze nie ma ich fizycznie gdzie wystawić. Obecne Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, jako w tej chwili oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czyni starania, aby wreszcie można było uzyskać dostęp do jakiegoś konkretnego budynku, aby można było tam po prostu urządzić stałą wystawę. Nie śpi, chłopie! Co
tobie. Z wartowni albo z placówek. Ja tylko uważam, że za wcześnie na rezygnację. My tu radzimy, czy kapitulować, czy nie. A na wartowniach ludzie martwią się tylko o to, czy im wystarczy amunicji. Proszę panów, amunicję jeszcze mamy. Przed nami kolejna grupa rekonstrukcyjna, która, jak państwo zauważyli, wystawiła swoją wartę przy grobach zmarłych Westerplatczyków w Bojkowie. Proszę nam pokrótce opowiedzieć o samej grupie rekonstrukcyjnej, o waszych działaniach, celach i gdzie mieści się siedziba. Wszystko, co chcielibyście przekazać naszym widzom. Reprezentujemy Fundację imienia Grupy Operacyjnej Śląsk 1939 z siedzibą w Chorzowie. Jako grupa rekonstrukcyjna działamy już od ponad 10 lat. Przywracamy pamięć pułków, które przed wojną stacjonowały w województwie śląskim i również w Zagłębiu Dąbrowskim. Szczególnie taką historię. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyliśmy na zaproszenie pana Krzysztofa Kruszyńskiego, który już wcześniej też się z nami skontaktował i byliśmy tutaj w marcu. Wtedy było spotkanie dotyczące wydawanej książki. No i potem również jakby kontynuacją tego było zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Stąd jesteśmy tutaj dzisiaj. Oprócz tego, że rekonstruujemy żołnierzy piechoty, to również jak widać tutaj są również koledzy w umundurowaniu marynarskim. Ale to więcej bym poprosił, żeby koledzy o sobie opowiedzieli. Jeśli Westerplatte, to oczywiście marynarka wojenna, bo te słowa są adekwatne właśnie do wydarzenia, które dzisiaj się odbywało na cmentarzu parafialnym w Bojkowie. Proszę nam opowiedzieć, jakie związki według pana istnieją między dzisiejszą marynarką wojenną, a wszystkimi działaniami, które działy się właśnie, które miały przebieg w 1939 roku, 1 września. Zdecydowaliśmy się w ogóle na wystawienie takiej warty, ponieważ na Westerplatte walczyli również marynarze. Załoga składała się i z piechoty, i z marynarzy. Stąd zdecydowaliśmy się, żeby jakby pokazać tą różnorodność też tych mundurów przy grobach Westerplatczyków. Mundur marynarski, jak widać, jest bardzo podobny do współczesnego. Marynarka wojenna chyba najbardziej ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych zachowała tą tradycję w mundurowaniu, ale jednak pewnymi szczegółami się różnią te mundury. Stąd zdecydowaliśmy się też je jakby odtworzyć i pokazać też państwu, jak wyglądają ci przedwojenni marynarze. Różni się krój czapki, inne są te getry, które mam na nogach, inne uzbrojenie, więc myślę, że ciekawie było to pokazać jakby taką różnorodność i tej piechoty, i marynarki wojennej. Cała grupa rekonstrukcyjna z całą pewnością liczy dużo więcej osób niż panowie, którzy tu dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Ile osób pracuje na rzecz grupy? W działania jest zaangażowanych od 10 do 12 osób. Trzeba powiedzieć, że to nie są proste działania. Samo zgromadzenie sprzętu, odpowiednie dobranie i mundurów, i wyposażenia to jest ciężka praca i dosyć duże pieniądze w to włożone. Stąd te kilkanaście osób, które mogą się w to zaangażować. No i w takich wydarzeniach bierzemy też udział w zależności od możliwości naszych czasowych. Czasem jest nas kilku, czasem kilkunastu. Bardzo dziękujemy za państwa obecność tutaj w Gliwicach, w Bojkowie. Do przyszłego roku w takim razie, bo z całą pewnością panowie również w przyszłym roku wystawicie swoją wartę przy grobach Westerplatczyków. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia panom. Szyfry! Rozpalić ogień! Komin zwalony, panie majorze! Na podłodze! Pan
Krzysztof Kruszyński, znany Państwu już, bo uczestniczył w naszym programie historycznym o Bojkowie. Tym razem pan Kruszyński stał się inicjatorem i współorganizatorem dzisiejszej uroczystości na cmentarzu parafialnym w Bojkowie. Proszę nam wyjaśnić, jak pan odbiera to, że Gliwice jako miejsce prowokacji niemieckiej, czyli znaną wszystkim radiostację, jak powiązać to właśnie z obecnością w Bojkowie Westerplatczyków, czyli osób, które walczyły w tym pierwszym dniu wojny? Tak, można taki klucz znaleźć właśnie tego powiązania. Trzeba sobie na początku powiedzieć właśnie, czym była ta prowokacja gliwicka. To była właśnie prowokacja służąca do rozpoczęcia wybuchu II wojny światowej i prowokacja, która no, pochłonęła ofiary. Franciszek Honiok, powstaniec śląski, którego właśnie dzisiaj podczas alertu wymieniliśmy, chcemy o nim właśnie pamiętać. To jest jeden właśnie z kluczy, ta jego ofiara, o której na pewno dzisiaj też warto wspominać. Ale trzeba powiedzieć, że ta prowokacja gliwicka 1939 roku, ona doprowadziła do błyskawicznej akcji, ponieważ już od kilku godzin rozpoczęły się działania wojenne właśnie na terenie miasta Gdańsk. Oczywiście też Wieluń jako atak cywilny, ale przede wszystkim ten militarny był właśnie na Westerplatte. I te kilka godzin to jest właśnie ten znak łączenia między Gliwicami a samym Westerplatte. Natomiast tu jest ten wektor właśnie w drugą stronę, że z Westerplatte mamy właśnie żołnierzy, którzy są pochowani na cmentarzu właśnie w dzielnicy Gliwic i to jest właśnie niedaleko radiostacji gliwickiej. To, że oni się tutaj znaleźli na tym cmentarzu, to jest no, bardzo długa historia, to można dużo o tym opowiadać, ale tak w skrócie powiem, że to jest właśnie dowód na to, jak wojna potrafi ludzi bardzo rozproszyć, jak ci ludzie są zagubieni i szukają później swojego domu, który po wojnie się okazuje, że jest zupełnie w innym miejscu. I tak się właśnie stało w przypadku naszych żołnierzy, kiedy oni właśnie po tej zawierusze wojennej chcieli wrócić do swojego domu. Bo oni pochodzili właśnie z Kresów, z Podchorców, oni już tam nigdy nie mogli wrócić, ale wrócili właśnie tutaj, gdzie ludność kresowa osiedliła się na terenie dzielnicy Bojków, także rodziny tych Westerplatczyków i oni tutaj znaleźli właśnie swoje schronienie, a pod koniec życia, kiedy tutaj byli, się przyczynili do rozwoju właśnie też w pewnym sensie tej miejscowości. No i oczywiście wolą ich było, żeby tutaj byli pochowani na tym cmentarzu. Należy w takim razie podziękować przede wszystkim panu oraz wszystkim, którzy biorą udział i brali do tej pory udział właśnie w gromadzeniu pamiątek i w gromadzeniu wszystkich śladów obecności dzisiejszych naszych bohaterów. Bardzo, bardzo wszystkim w imieniu Telewizji Imperium dziękujemy. Dziękujemy panu przede wszystkim. Bardzo również dziękuję, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że na pewno dziękujemy rodzinom naszych żołnierzy Westerplatczyków. Oni są bardzo czasami nieśmiali, skryci i nie chcą może tak się wypowiadać do mediów, ale na pewno to dzięki nim, dzięki ich pamięci cieszymy się, że są te groby, że są zadbane i że przez długi czas to właśnie oni byli tą skarbnicą wiedzy, a my teraz możemy po prostu od nich czerpać informacje i razem im towarzyszyć właśnie w upamiętnianiu ich krewniaków. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie i w takim razie rozumiemy, że jesteśmy zaproszeni za rok. Jak najbardziej. To już się staje taką tradycją, że te alerty wrześniowe są wpisane już do kalendarza dzielnicy Bojków. Dziękujemy.
Pan major kazał to wywiesić. Idź jeszcze raz. Powiedz panu majorowi, że proszę o potwierdzenie rozkazu. Przed państwem grupa młodzieży z Bojkowa. Bardzo prosilibyśmy o sprecyzowanie nazwy szkoły. Znaczy, no mamy tutaj mieszankę szkół, bo u nas nasza lokalna szkoła to jest szkoła podstawowa numer 8, no ale wiem, że są tutaj osoby, które się uczą w Knurowie i w Gliwicach, więc trudno nazwać jednoznacznie, jaka to szkoła. Czy dzisiejsze spotkanie, nocne spotkanie na cmentarzu w jakiś sposób pomoże młodzieży zrozumieć czasy wojny? Coś, co działo się przecież dla was bardzo, bardzo dawno, to jest przed kilkudziesięciu laty, 78. rocznica wybuchu II wojny światowej, to okres bardzo odległy dla młodych ludzi. W jaki sposób odbieracie właśnie takie wydarzenia związane z Polską i z polską gehenną? Na pewno jest to dla nas ogromny przywilej, że możemy dzisiaj świętować takich bohaterów i ich uczcić, ich pamięć. Jest to nie dość, że nasz przywilej, no obowiązek, bo to dzięki nim dzisiaj możemy chodzić do naszej szkoły, mówić po polsku, no i mieszkać w wolnej, niepodległej Polsce. Na pewno nauka o takich bohaterach, to co jest w szkole, to jest co innego, no i tutaj na cmentarzu to też jest na pewno bardzo, bardzo przydatna rzecz, która pozwala nam rozwijać swoje właśnie zainteresowania dziś historyczne i poznawać tych bohaterów. Czy takie słowa, które były pielęgnowane właśnie przez Westerplatczyków, jak patriotyzm, są obecne dzisiaj wśród młodzieży? Czy to raczej jakiś relikt przeszłości? Proszę tak szczerze odpowiedzieć. Co według was jest dziś patriotyzmem? No na pewno coraz częściej jest to relikt przeszłości, niestety. No dzisiaj patriotyzm to takie bardziej odnoszenie się może z symbolami naszego kraju, czy właśnie udział w takich uroczystościach. Mamy przywilej, że nie musimy dzisiaj walczyć zbrojnie o niepodległość Polski, więc patriotyzm okazujemy właśnie poprzez udział w takich uroczystościach, poprzez noszenie flagi, czy eksponowanie jej na swoich domach, czy gdzieś, na przykład na kontach profilowych. Życzymy wszystkim, całej młodzieży, i tej bojkowskiej, i tej z Knurowa, i ze wszystkich innych miast związanych właśnie z naszym regionem, aby pielęgnowali tą tradycję, bo pamięć o tym, co przeszli wasi rodzice i dziadkowie, nie powinna zaginąć. Bardzo dziękujemy państwu za obecność na tej właśnie uroczystości. Dziękujemy.